Dzień dobry. Drodzy druhowie, drodzy duchy i duchowie, otwieram 12 już zjazd oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pińczowie i proszę drucha komendanta o wprowadzenie standardów i odegranie hymnu państwowego. Drogie druhy i druhowie, zaproszeni goście, bardzo miło mi, że tak dużo osób dzisiaj uczestniczy w tym zjeździe miejsko-gminnym. Chciałbym na początku przywitać wszystkich zaproszonych gości. No wiemy, że kilku zaproszonych gości nie dotarło do nas, ale jest nam miło, że jest z nami prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach. Z nami druh Mirosław Pawlak. Witamy drucha. Witam prezesa Przewodnictwa Energetyki Cieplnej. Jest z nami Robert Ćwiertnia. No jest z nami oczywiście sekretarz gminy, ale sekretarz gminy to równocześnie jest nasz druh. Witamy drucha. Obok mnie jest pani skarbnik, również druh OSP Kopernia. Witamy panią prezes. I naczelnik Wydziału Geodezyjnego Urzędu Michał Ryk. Witam również bardzo serdecznie przedstawiciela wodociągów, a tym razem jest z nami prezes OSP w Chrzanowicach Zdzisław Woźniak. Na samym oczywiście początku powinien to robić, ale witam wszystkich delegatów na zjazd wybranych na walnych zebraniach OSP w gminie Pińczów. Witamy bardzo serdecznie delegatów i członków nowego zarządu. Miło mi również powitać nasze media, telewizję Pińczowa. Witamy kolegę Jurka Skuzę. Myślę, że ten dokument, który dzisiaj powstanie, będzie ważnym przekazem działalności jednostek OSP na terenie gminy Pińczów. Drodzy druhny i druhowie, w związku z tym, że jest to zjazd, na którym przeprowadzone będą wybory, proponuję na przewodniczącego zjazdu drucha Marcina Kozłowskiego. Czy druh się zgadza? Natomiast na sekretarza zjazdu pana Michała Ryka. Czy pan się zgadza? I proszę o zagłosowanie, aby delegaci przyjęli w drodze głosowania, że przewodniczącym zjazdu będzie pan druh Marcin Kozłowski. Natomiast z sekretarzem pan Michał Ryk. Dziękuję bardzo. Czyli jak widać jednomyślność wśród braci druhów i druhów strażaków. I przekazuję mikrofon nowemu przewodniczącemu. Proszę bardzo. Dziękuję druhu prezesie, dziękuję druhom za zaufanie. Mam nadzieję, że poprowadzę ten zjazd tak, aby nikt nie był urażony lub pokrzywdzony. Dobrze uczynię wszystko, aby
pracy. Aby ten zjazd przebiegł sprawnie, na początku, drodzy druhowie, musimy powołać prezydium. Proponuję do prezydium obecnego prezesa Włodzimierza Baburaka, wiceprezesów, czyli Mirosławę Wiśniewską i drucha Stanisława Sternaka. Proponuję również drucha Mirosława Pawlaka. Do prezydium, tak. Zapraszamy drucha. Wyrażacie druhowie zgodę na to? Jeśli tak, to proszę o podniesienie mandatu. Jeśli też jednogłośnie, prezydium zostało wybrane. A druh komendant? A jeszcze drucha komendanta, tak? Jest, zapomniałem, drucha komendanta Szarka. Też drucha, proszę o przegłosowanie. Zapraszamy. Tak, to zapraszamy do prezydium. A wiceprezes? Gospodarz? Tak. Gospodarz? Gospodarz? Prosimy. Drodzy duchowie, ustępujący zarząd postanowił uhonorować osoby, które w jakiś sposób przyczyniły się w minionym roku do rozwoju straży, ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Pińczów. W związku z tym poproszę drucha prezesa Włodzimierza Baburaka, w asyście wiceprezes druhu Mirosławie Wiśniewskiej o wręczenie statuetek. Podziękowań. Tak, drucha prezesa poprosimy również, ale drucha prezes będzie jako pierwszy uhonorowany. Podziękowania dla drucha Mirosława Pawlaka. Proszę bardzo. Dziękuję drucha prezesie za wsparcie, za to, że ciągle o naszej gminie, o naszej duchach myśli, że idzie naprawdę czyni to do naszego wdzięczności i bardzo dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję bardzo. Uchwalę ojczyzny. Dla pana Ryszarda Glińskiego. Jest prezes. Nie ma. Też nie przyjechał. Nie. Dla pana Jakuba Madeja. Wszyscy nie ma, też wszyscy znamy. Poprosimy prezesa Roberta Ćwiertnię. Dziękujemy drucho prezesie za wsparcie naszych działań w tym roku, szczególnie w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i powodzi. Dziękujemy bardzo. I może zdjęcie. Jeszcze pani chciała się wam złożyć gratulacje. Dziękuję bardzo. Zdjęcie i bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Panu Andrzejowi Głogowcowi w imieniu prezesa odbierze pan Zdzisław Woźniak. Również podziękowanie dla zarządu spółki Wodociągi Pińczowskie za wsparcie, zwłaszcza ten wiatr tam, gdzie chcieliśmy, był dowieziony. Dziękujemy. I podziękowanie. Wiem, że druh prezes Wodociągu prosił o wyrażenie, też jest niestety w takim dosyć dziwnej sytuacji, jest nie mógł być z nami, ale prosił o przekazanie podziękowań dla jednostek, które wsparły Wodociągi Pińczowskie w czasie trwającej ponad tydzień awarii. Pamiętacie, mam tu myślę jednostkę OSP Chruścice, Brzeście i chyba Uników, także i OSP Mozawy za wsparcie przy remoncie ujęcia wody w Mozawie. Dziękuję. Szanowni druhowie, właśnie też przed chwilą nawet SMS-owałem z moim prezesem. Już chodzi o, no wiadomo o co chodzi, chodzi o chorobę. Dzisiaj też tutaj nie mógł przyjechać, bardzo przepraszam. I akurat tak się stało, szanowni państwo, że mieliśmy powodzie. Tereny podmokły obok garaży, możeście zwracali na to uwagę. Zapadł się kanał na długości prawie 100 metrów o średnicy 800 mm. A to jest przed oczyszczalnią, a praktycznie całe miasto i strona północna, wszystko przypływa do oczyszczalni. To był bardzo duży problem dla nas, ale pan prezes jeszcze, tak jak dzisiaj pan druh dopowiedział, dziękuję prezes wszystkim jednostkom, które uczestniczyły, bo w tej akcji, bo mogę przypomnieć, że gdzieś przepływ dobowy na oczyszczalnię to jest od 3,5 tysiąca, gdzieś do 6 tysięcy przełopanych.
jest bardzo dużo. My nie posiadamy takich dużych pomp. Dziękuję pan druh, pan prezes, dziękuję jeszcze raz wszystkim jednostkom zaangażowanym za pomoc, ale szczęśliwie udało się zrobić i teraz jest wszystko już w porządku. Jeszcze raz w imieniu pana prezesa Andrzeja Gudowca dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zarząd postanowił również uhonorować pana Macieja Gawina, radnego sejmiku wojewódzkiego, a nas tutaj do nas zapraszamy drucha Wiesława Opokę, ustępujący sekretarz zarządu gminnego. Zapraszamy druhu, żebyśmy to upamiętnili. Dziękujemy za pracę. Życzymy zarządu za zaangażowanie i życzymy spokojnego funkcjonowania dalszych funkcjonariuszy. Zarząd miejsko-gminny również postanowił uhonorować prezesów poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Pińczów. W związku z tym zapraszam drucha Kazimierza Klasińskiego. OSP Pogucice. OSP Pogucice. To jest myślę, że dla na całej jednostki na ręce prezesa za pracę przez ostatnie 5 lat. Dziękuję. Zapraszamy drucha Bogdana Bielasia. OSP Brzeście. Dziękujemy za zaangażowanie. Może jeszcze panie druhu, usi dzwoni prezesa, to jest bardzo ważne, nie tylko statuet. Zapraszam drucha Stanisława Sternaka. O, druh państwa Sternak, jak zwykle na posterunku, zapraszamy. Dziękuję w imieniu zarządu dla całej jednostki, na ręce prezesa za to, co robicie, a robicie bardzo, bardzo dużo. Dziękuję. Druhnę Mirosławę Wiśniewską mamy. OSP Kopernia to moja jednostka również. Dziękujemy w imieniu zarządu za tą służbę przez te 5 lat i tak dalej. Liczymy na wsparcie naszych działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę drucha Tadeusza Szarka. OSP Kowala, wiemy, druh komendant. Myślę, że jemu to podwójnie za to komendantowanie i za to, że dla całej jednostki OSP Kowala za zaangażowanie. Uchwalę ojczyzny. Ponownie zapraszamy drucha Zdzisława Woźniaka. OSP Krzyżanowice, druh Zdzisław Woźniak, a widzę, że dobra, teraz. Zagłosi tak, że to jest dyskusja prowadzi bardzo. Ja dziękuję za to. Właśnie tylko się rozmawiamy o nowej ustawie. No tak, ale zapraszamy na zdjęcie. Zdjęcie. Jeszcze usi z dłoni. Druh Piotr Smogur. OSP Pozór. Kozubów, jednostka w systemie krajowym, nowy samochód, drugą nożą. Nie wiem, czy to się leży usprawiedliwić. Co robicie dla lokalnej społeczności, prosimy o dalsze. Drucha Mirosława Mączkowskiego nie mamy, ale również został uhonorowany. No, usprawiedliwiał swoją nieobecność. W związku z tym zapraszam drucha Andrzeja Niedzielę. Andrzej Niedziela. OSP Młodzawy. Dziękujemy za decyzję służby, za całe jednostki, na ręce prezesa, panu prezesowi, życzymy dalszej spokojnej służby. Dziękuję w imieniu Rzeczpospolitej. Zapraszamy drucha Michała Warzechę. Jeszcze zdjęcie. OSP PiS-u dziękujemy panu prezesowi za zadowolenie, zwłaszcza przez ostatnie 2 lata. Kiedy to w czasie pandemii odważnie pomagaliście tym ludziom w izolacji. Za całe jest jedno. Druh Zbigniew Krobot. To zdjęcie. A jeszcze zdjęcie. Jak pomyłka. To jest tak, dziękujemy to się za to. A Zbigniew, przepraszam, Zbigniew Krobot. Myślę, że coraz więcej będzie was widać wszędzie, czego wam życzymy. Jest proszę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Życzę, zdjęcie. Zrobimy, żeby zostało na pamiątkę. Druh Michał Podlach. Dziękujemy za to, że jesteście tak aktywni i myślę, że dalej będziecie tak służyć. Adamczyk. Druh Zbigniew Adamczyk. Skorzono-Dolne, zapraszamy. Również jednostka, która ostatnio służy samochodem, coraz więcej Was widać. Dziękujemy za Waszą służbę. Druh Marek Sarna. OSP Uniku, zapraszamy. No to jest druh prezes. Dziękujemy w imieniu zarządu. Robimy ten sposób łebkę za to, że to są służby wszystkie. Nie będziemy dalsze powiedzieć. Dziękuję bardzo. Druh Józef Ostrowski. A, Józef właśnie tym się doczekał. Zapraszamy OSP Zagłoś, Druh Józef. Południowo-wschodnie rubieże gminy. Także w druhu procesie w imieniu zarządu składam podziękowanie za całej jednostki na dziękuję. Jeszcze zdjęcie, może w tych maskach też będzie pamiątkowe. Druh Leszek Czerw. OSP. Tam nastąpiły zmiany, młodzi widzą, także dziękujemy za tą panią na wstępie i żeby zawsze i poproszę drucha Mariusza Gałęziowskiego. Włochy, tak. Mariusza Gałęziowskiego. Włochy, Mariusz Gałęziowski, prezes. Najmłodsza jednostka z tych bardzo aktywnych. Ale myślę, że drugi zasłużony. Dziękujemy. Dziękujemy za Waszą uwagę. Dziękujemy. Chcę zostać dalej prezesem. Pytanie jest proste, odpowiedź tak postanowione. Pytanie do prezesa, tak? Tak. Pytanie do prezesa. Tak. Tak? Tak. Czy ktoś inny chce być prezesem? Czy są inne kandydatury? Nie widzę, nie słyszę, a zatem głosujemy kandydaturę Włodzimierza Badurata na prezesa. Kto jest za wybór? Ręka do góry. Dziękuję bardzo, nikt się nie wstrzymał i nikt nie jest przeciw. Są, ale nie widzę. Czy jednym wstrzymującym z racji grzecznościowych drucha prezesa został wybrany druh Włodzimierz Badurak prezesem zarządu miejsko-gminnego w Pińczowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na następną kadencję. Gratuluję. Daję głos prezesowi, ażeby dokonał doboru sobie swoich wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, komendanta gminnego. Ja już nie ingeruję w to i przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Dziękuję druhom, którzy są teraz w nowym zarządzie za zaufanie, za wywód. Postaram się nie zawieść waszego zaufania i w jakiś sposób prowadzić to ten nasz zarząd, nasz związek jak najlepiej, jak tylko będę mógł i będę potrafił. Dziękuję za wsparcie. Oczywiście liczę na współpracę. Dziękuję druhowi prezesowi za przeprowadzenie tego wyboru i w tej chwili z tym, co proponuję, następujący skład prezydium. Wiceprezesa. Czyli tak, na wiceprezesów mamy, mieliśmy długi, proponuję, żeby było dwóch. Druhnę Mirosławę Wiśniewską i drucha Stanisława Sternaka. Czy wyrażają zgodę? Wyrażacie zgodę? Tak jest.
To proszę o zagłosowanie. Zagłosowanie, kto jest za? Dziękuję bardzo. Gratulujemy nowym, starym wiceprezesom. Tu będzie zmiana, w związku z tym, że druh Wiesław Boga odszedł. Proponuję na sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego drucha Marcina Kozłowskiego. Czy Marcin się zgadza? Zgadzam się. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Brawa. Mamy. Skarbnik. No był skarbnik, dobry skarbnik, bardzo dobry skarbnik. Proponuję, aby skarbnikiem dalej był nasz druh Zdzisław Mider. Czy się zgadza? Zgadzam się. To głosujemy. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Wszyscy jednomyślnie. Brawo. Oczywiście jest z nami komendant, jest on gminny, druh Tadeusz Narek. Proponuję, aby dalej druh Tadeusz był komendantem, naszym komendantem z oddziału gminnego. Czy się druh Tadeusz zgadza? Tak. To proponuję, zagłosujmy. Kto jest za? Dziękuję. Brawa dla drucha Tadeusza. Wiemy, że jest zawsze z nami, a głos ma taki, że nie potrzebuje mikrofonu. Także naprawdę dziękuję Tadeuszu. I jeszcze mamy jedną kandydaturę. 7-osobowe będzie prezydium i to osobą na członka prezydium proponuje drucha Józefa Ostrowskiego. Jest druh Józef? Jest. Czy się zgadza? Proszę o zagłosowanie. Jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Brawo. Jeszcze raz może przypomnę, zarząd miejsko-gminny oddział wybrał następujący skład prezydium, czyli prezes Włodzimierz Badurak, wiceprezes Mirosława Wiśniewska, wiceprezes Stanisław Sternak, sekretarz Marcin Kozłowski, skarbnik, druh Mider Zdzisław, komendant gminny, druh Tadeusz Szarek i członek prezydium druh Józef Ostrowski. Gratuluję wszystkich wyborów. Dziękuję bardzo. I teraz do Zarządu Powiatowego kto proponuje? Zgłoszone są, ci proponują. Tak, tak. Ale tak. To już jest zaproponowane, tak, i przegłosowane uchwałę. Tak, tak, tak. Włodzimierz Badurak wyraża zgodę. Tak, wyrażam. Mirosława Wiśniewska. Tak, wyrażam. Józef Ostrowski. Tak, wyrażam. Kazimierz Klasiński. Klasiński. Wyrażam. Tadeusz Szarek. Tak, wyrażam. 5 przedstawicieli do zarządu powiatowego. Akceptujemy przez głosowanie te osoby. Proszę, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał też? Strażak jest wszędzie, gdzie pomocy trzeba. Bo pomoc bliźniemu to droga do nieba. Zaniesioną pomoc nie żąda zapłaty, bo strażak w miłosierdzie Boże jest bogaty. Strażak dla każdego ma pełny szacunek. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Dziękuję. Dziękujemy druhu Wiesławie. Ja dziękuję bardzo. Przekazuję głos druhowi prezesowi Włodzimierzowi Badurakowi. Dziękuję bardzo. No tak, ja też chciałem podziękować na początku w imieniu zarządu na drucha prezesa zarządu wojewódzkiego, drucha Mirosławowi Pawlakowi za wsparcie, za obecność, za dobre słowo. Dziękuję bardzo w imieniu całego zarządu. Wiemy, że proszę już. Dzisiaj pan prezes nam, druh prezes nam powiedział wiele dobrych słów. Naprawdę ja też chciałem podziękować wszystkim jeszcze raz, którzy przygotowali ten zjazd, za organizację, za przebieg. Jak widać w Pińczowie to się dzieje dobrze. Wszystko poszło bardzo sprawnie. Dziękuję oczywiście gospodarzowi, druhowi prezesowi Stanisławowi Sternakowi za przyjęcie. Brawa dla drucha, który przyjął w swojej jednostce. Jeszcze raz dziękuję ustępującemu zarządowi miejskiemu gminnemu za tą pracę w minionej kadencji,
za dobrą współpracę i oczywiście gratuluję nowo wybranemu zarządowi. Myślę, że będzie się nam układała dobrze współpraca właśnie w tym zakresie. Ja chciałbym też podziękować obecnemu, tu jest z nami przewodniczący Rady Miejskiej, są radni, pan Zdzisław Woźniak, druh prezes. Także to, co mówił druh prezes Pawła o tych pieniądzach, to też dzięki zaangażowaniu, dzięki wsparciu radnych, którzy są druhami OSP, ale też pana przewodniczącego. Dziękujemy im, brawa za to, że nas wspierają, że nigdy nie było odmowy, jeżeli wniosek był od burmistrza, aby przekazać jakieś środki dla jednostki czy dla związku. Naprawdę zawsze było to przyjmowane bardzo pozytywnie. Mamy tu kilku radnych, jest druh Wiesław Opoka, jest druh Marek Sarda, druh Kazimierz Klasiński, druh właśnie Zdzisław Woźniak, jeszcze kogoś pominąłem. A no i oczywiście druh Zdzisław Minder, który czasem jest i prezesem, i radnym, i sołtysem, prawda? Kolego Andrzeju, tam z tyłu. Jest, jest. Także jest wszędzie. Dziękujemy tym radnym, druhom, którzy wspierają i burmistrza, i cały ten nasz związek. Naprawdę miło się pracuje z wami. Myślę, że będziemy dalej pracować tak, aby ten nasz związek działał, ale oczywiście dla poprawy bezpieczeństwa. Głównie jest celem poprawy bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności. I to, co obserwujemy, zaangażowanie druhów jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście dziękuję również za to, za zaufanie dla wszystkich delegatów zarządu, że znowu powierzyliście mi funkcję prezesa. Postaram się ją wykonywać najlepiej, jak tylko będę potrafił, i staram się pracować dla naszego związku. Jak mówił druh prezes Mirosław Pawlak, w jedności siła. Także jeżeli mamy jakieś problemy, rozwiązujemy je na naszym zarządzie, w prezydium, bo oczywiście możemy się różnić, ale cel jest jeden, poprawa bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności i praca dla naszych mieszkańców. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i jeszcze zabrać głos chciał, widzę, przewodniczący Rady Miejskiej. Tak, druh prezes OSP Skrzyżanowic, Zdzisław Woźniak. Tak, można tak powiedzieć, że ja jako przewodniczący Rady Miejskiej w Pilczowie dzisiaj jestem przed wami. Wczoraj mieliśmy bardzo burzliwą sesję, ale dzisiaj już o tym zapomnieliśmy z panem burmistrzem. Dzisiaj jesteśmy tu właśnie na tym spotkaniu i warto powiedzieć, że pan burmistrz, często z nim się spotykam, druh prezes, nie szczędzi pieniędzy na nasze jednostki. To, co dzisiaj druh prezes czytał, to czytał prawdę. Bardzo ogromne pieniądze, pieniążki się zwiększają. I życzę nowemu prezydium i zarządowi wszystkiego najlepszego, dalszej pracy na rzecz małej ojczyzny, jaką jest nasze miasto, gmina Pińczów. Druh Mirosław Pawlak zawsze był z nami i był w wszystkich jednostkach i zawsze nas wspiera. I bardzo w imieniu całej Rady druhu Mirosławie dziękuję za dzisiejsze przybycie. I myślę, że będą zaproszenia. Myślę, że ten koronawirus ustąpi i będziemy się więcej spotykać. Dziękuję druhu prezesie. Na koniec chciałem powiedzieć i chciałem druhowi prezesowi Włodzimierzowi trochę podziękować za tak i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego tutaj za piękną oprawę. Ale chciałbym tak jeszcze kiedyś zobaczyć sztandar druhu prezesie Związku OSP w Pińczowie. Bo sprzedałby się, tak? Sprzedałby się? Gminnego właśnie, druhu prezesie. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego, przyjemnego dzisiaj tutaj również po tym zebraniu odpoczynku w Ruścicach. Szanowne prezydium, szanowni druhny, szanowni duchowie, tak sobie dziękujemy, ale ja chciałem serdecznie podziękować za dobrą pomoc, za współpracę panu naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, panu Rykowi, który nam bardzo pomaga jako druhom, bo przecież wszystkie wnioski, które składamy i pilnuje tego, które składamy do różnych instytucji, a między innymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przechodzą przez ręce pana
Ryka. I panie naczelniku, za postęp też się panu dziękujemy, bo uważam, że zawsze jesteśmy pierwsi u pana naczelnika niż u pana burmistrza, bo najpierw idziemy do, ze swoimi kłopotami, ze swoimi prośbami do pana naczelnika, a później biegniemy z panem naczelnikiem do pana burmistrza. I również no, należą się podziękować ja też Tomkowi Dryj, chociaż to dzisiaj tutaj nie ma, ale też mu należy podziękować, bo również te wnioski nad tymi wnioskami czuwa. I panie naczelniku, dalej żebyśmy tak współpracowali, ta nasza współpraca się układała dobrze. Bo prezesowi to już tak dziękujemy, że to już chyba ja już nie muszę dziękować, bo wszyscy żeśmy wydziękowali. Także panie naczelniku, dobrej współpracy dla OSP. Dziękuję bardzo. Poprosimy druga komendanta o wyprowadzenie sztandaru. Patrzcie sztandarowe! Dziękuję bardzo i 12. Zjazd Miejski Gminny uważam za zakończony.